Kaczyński. Po dzisiejszej frekwencji widać, że wiara w narodzie nie ginie. Nie ma takiej siły, nie ma takich okoliczności, które by nas odwiodły od Arki. Nic takiego się jeszcze nie stało, by arkowców załamało. Wiceprezydenta naszego miasta Bogusława Stasiaka. Przedstawiciela, właściciela klubu panią Annę Stopkę. Prezesa klubu pana Romana Waldera. Dyrektora sportowego Arki Gdynia Czesława Bogusiewicza. Oraz obecnych tutaj wśród nas członków Rady Nadzorczej klubu Arka Gdynia. To moment szczególny, w wielkim oczekiwaniu na rozpoczęcie sezonu. Z wielkim napięciem, jak pewnie jeszcze nigdy w historii, oczekując na wyniki, które nie rozstrzygają się na boiskach sportowych, tylko za żoliną i stolikami. Ale wierząc w to, że Arka rozpocznie te rozgrywki w lidze, na którą zasłużyła. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę poznamy tę drużynę, która Arkę reprezentować będzie w nadchodzącym sezonie. Dziękujemy bardzo. Jeszcze poproszę o zabranie głosu przedstawiciela, właściciela klubu, panią Annę Stopkę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem zbudowana tak wielką ilością fanów, kibiców, przyjaciół, zakochanych w Arce. Mam nadzieję, że zaczniemy ten sezon, tak jak powiedział pan prezydent, tak jak Arka na to zasłużyła. Mam nadzieję, że stadion będzie pełen, chociaż będzie remontowany. Mam nadzieję, że za 2-3 lata spełnią się te wszystkie plany i projekty, które były Państwu prezentowane kilka lat temu. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Dziękujemy bardzo. Bo kibice są podstawą każdego klubu. Jako chyba najlepiej to wszystko wiem, jako były kibic wieloletni. Zakończyliśmy niedawno projekt pod nazwą nowego herbu na jubileusz 80-lecia klubu, przepraszam bardzo. Chciałem go teraz Państwu przedstawić, bo to będzie niespodzianka. Jubileuszowy herb Arki Gdynia. Dla tych, którzy są daleko, przypomnę, że napis brzmi Morski Związkowy Klub Sportowy. Szanowni Państwo, i powoli przechodzimy do zasadniczej części w sezonie 2008. Tak więc strój w kolorze biało-czarnym. Jak doskonale Państwo wiedzą, jest to strój wyjazdowy. Tak więc na boiskach naszych przeciwników w tym sezonie Arka Gdynia będzie prezentować się dokładnie w tym zestawie. Natomiast tradycyjny kolor, czyli jaki? Żółto-niebieski, koszulka domowa. Stroje firmy Jako, no i jedna znacząca zmiana, jak Państwo widzą, nowy herb, to jedna sprawa, a druga sprawa, nowy sponsor wspierający, firma Polnord w tym sezonie będzie sponsorem klubu Arka Gdynia. Tym, którzy uczestniczą na mecze wyjazdowe, nie muszę przedstawiać. Prosimy. Proszę Państwa, jest to zwycięzca konkursu na najlepszego wyjazdowicza gdyńskiej Arki. W poprzednim sezonie zaliczył wszystkie wyjazdy. Był na wszystkich meczach gdyńskiej Arki. Nawet tam, gdzie nam nie wolno było być, on tam dotarł. Szacunek, profesorze. Władze klubu w uhonorowaniu jego zasług wręczają w tej chwili laptop, obiecany laptop dla profesorka. Proszę Państwa, profesorek imponuje wiedzą piłkarską. Niewielu ludzi znam, którzy więcej wiedzą na temat piłki nożnej niż on. A laptop, który otrzymał od władz klubu, pomoże mu w jego pracy dziennikarskiej. Mimo, że nie jest może wielki ciałem, ale jest wielki duchem, jest to wielki arkowiec. Profesorek, dziękujemy. Duże brawa! Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przedstawić sztab szkoleniowy gdyńskiej Arki na zbliżający się sezon. Trenerem żółto-niebieskich jest pan Czesław Michniewicz. Jego
asystentami Robert Wasilewski i Dariusz Mierzejewski. Witamy w żółto-niebieskich barwach. Trenerem i bramkarzy jest Jarosław Krupski. Trenerem przygotowania motorycznego Christian Pyczko. Lekarzem naszej drużyny jest Wojciech Łobodziński. Masażystą Marek Latos. Kierownikiem drużyny Paweł Bednarczyk. I jeszcze jest jedna ważna osoba w naszym klubie, którą chciałbym Państwu przedstawić. Jest to osoba dbająca o sprzęt, żeby nasi zawodnicy, przyjeżdżając na mecz, mieli gotowe wszystko. Jest to pani Janina Jezierska. Nasza kochana pani Janeczka. Tak więc. Sztab szkoleniowo-medyczno-sprzętowy jest przedstawiony. Przechodzimy do zawodników, do składu pierwszej drużyny. Powołany został grający jeszcze niedawno w juniorach Gdyńskiej Arki Radosław Kuć. No i jest z nami oczywiście Andrzej Plezewski, któremu ciężka kontuzja na pewno uniemożliwi występowanie przynajmniej w pierwszej połowie rundy jesiennej, ale życzymy Andrzejowi jak najszybszego powrotu do zdrowia. Zawodnicy, którzy mają dbać o to, żeby w tyłach było na zero w bieżącym sezonie, i 5 lat. Powracający z wypożyczenia do Motoru Lublin Michał Płotka. Krzysztof Przybuła. Krzysztof Sobieraj. Mający na swoim koncie 248 meczów w Ekstraklasie Tomasz Sokołowski. Paweł Wejnar. I zawodnicy nowo pozyskani. Szanowni Państwo, chyba najbardziej niedoceniany z polskich obrońców zawodnik, który przez lata występował w jednej z najsilniejszych lig, jaką jest Liga Niemiecka. Rozegrał tam 142 spotkania, strzelając 7 bramek. Do tego 100 meczów polskich. Zawodnik, na którego potwierdzenie certyfikatu jeszcze czekamy, ale jest z nami Anderson da Silva. Naszej drużyny w bieżącym, nadchodzącym sezonie zobaczymy Piotr Bazler. Posiadający 231 meczów w Ekstraklasie Bartosz Karwan. Michał Łabęcki. Wiodący w zespole od roku 2004 Bartosz Ława. Tomasz Mazurkiewicz. Rekordzista w naszym zespole zarówno pod względem ilości meczy, jak i strzelonych bramek w Ekstraklasie. 334 mecze, 75 bramek. Ogiec! I będący w naszej drużynie od roku 1995, na co dzień grający z numerem 7, Dariusz Uratowski! Pozostają wam ci, którzy mają strzelać bramki dla żółto-niebieskich w bieżącym sezonie. Marcin Chmiest. Powracający także z wypożyczenia z Motoru Lublin Mateusz Kołodziejski. Powracający do zdrowia Damian Nawrocik.
232 występy w Ekstraklasie i 39 bramek na swoim koncie ma ten, który ucieszył nas tak w meczu derbowym, czyli Grzegorz Iliński! Grzegorz Iliński! Grzegorz Iliński! I ten, który strzelił dla nas najwięcej bramek w zakończonym sezonie, Marcin Abowicz! I zawodnicy nowo pozyskani przez nas nasz klub, 20-letni zawodnik klubu o nazwie Energia Ociepusz, która na nazwa nic nie mówi, jest to po prostu Energii Kotbus, Przemysław Trytko! A nie na pokładzie, ale wśród nas jest ten, na którego formalności, obie te formalności zostały jak najszybciej załatwione. Ciągle czekamy. Zbigniew Zakrzewski. Że pokażemy tą naszą zabawę, którą prezentowaliśmy na ostatnich meczach. Wszyscy wiedzą, co to znaczą te ręce. Uwaga, głośniej, głośniej, głośniej. Patrzymy na rękę, głośniej. Wszyscy, uwaga! Liza, Arka! Liza, Arka! Liza, Arka! Dobrze, dobrze, szanowni państwo. Wszyscy się bawimy! Jeszcze, jeszcze, głośniej, 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 głośniej. No, to już było dobrze. Spotykamy się w najbliższy piątek o godzinie 20 na stadionie przy ulicy Olimpijskiej na pierwszym meczu Ekstraklasy Arka Gdynia, Polonia Warszawa. Myślę, że specjalnie państwa zachęcać nie trzeba po tak długiej przerwie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na stadionie przy ulicy Olimpijskiej. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, po czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Tęcza malowana twoją kredką, więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni.